Tomasz Romanowski przed galą KSW 61. Tak jak Tomasz rozmawialiśmy, no całe życie podporządkowałeś pod tę walkę, przygotowania, troszkę zmian, więc opowiedz, jak to wszystko wyglądało. No co no, dwa miesiące celibatu z żoną, wiadomo, przychodziłem do dzieciaków, pomagałem też oczywiście tyle, ile mogłem, no ale skupiłem się na treningach, na wadze przede wszystkim, no bo ważyłem 95-96 kilo jeszcze 6 tygodni temu, 7, także musiałem troszeczkę obniżyć to wszystko, musiałem więcej odpoczywać, żeby nie być przetrenowanym, żeby zrobić tą formę właśnie takiej, jakiej jestem. Także co, no ciężko było, ale czuję się najlepiej jak do tej pory. Liczę na to, że mówię, jak tam mówiłem wcześniej, szefu nade mną będzie czuwał i że zrobię porządek tutaj w sobotę i pokażę naprawdę, że tym wszystkim niedowiarkom, którzy bukmacherom i tak dalej, którzy mnie skreślają, że robią bardzo duży błąd. Ty z reguły zbijasz dół. Nie chcę nikomu tutaj pokazywać i tak dalej, bo ja tu nie jestem od pokazywania, ja po prostu tylko śmieję się i mówię, że jestem mocny, naprawdę czuję się mocno i tyle. Każdy, kto ze mną walczył, może nie mam nokautów 70, może nie nokautuję jeden, ale żeby przewalczyć 3 rundy i dyktować warunki pod swoje dyktando, to też trzeba umieć walczyć i też trzeba być mocnym i twardym zawodnikiem. Ty z reguły dużo zbijasz kilogramów. Pamiętam na KSW 59, jak chciałeś wyskoczyć do walki z Pugianem na zastępstwo, to chyba nawet się nie łapałeś do limitu kategorii półciężkiej. Powiedz, jak to zbijanie przebiegało teraz. No, było. No, było tam, chyba ważyłem wtedy 9,3. Tak, 9,3 dokładnie, bo właśnie byłem w półciężkiej. Okej, okay. Słucham? Czyli się łapałeś. Tak, łapałem się. No co, no przecież wiadomo, że słuchaj, kiedyś to robiłem charytatywnie, tak? Dokładałem do tego biznesu i tak dalej, wiadomo, przez to, że nie byłem cały czas na topie, przeplatałem wygrane ze przegranymi i nie mogłem się starać o jakąś gadżę. Teraz mam 9 wygranych rzędu, więc zasługuję na dobrą wypłatę. Do tego dążyłem, żeby zarabiać z tego, żeby nie przyjść jak na ulicy i się bić, bo jakbym chciał, to bym się pobił na ulicy i po prostu, żeby w końcu mnie ktoś uszanował i cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Dlatego taka walka z Pudzianem, oczywiście bardzo go szanuję, ale wyszedłbym do niego, raz, żeby było show, dwa, żebym zarobił i tyle, co mam powiedzieć. Minął nieco ponad rok od twojego występu w tylko jeden, od twojej wygranej w tym programie. Jak się w ogóle całe twoje to życie zmieniło przez te 12 miesięcy, no 13 miesięcy już? No na pewno jestem bardziej rozpoznawalny, wiesz, nie zwracam tak na to uwagi, bo mówię, ja nie jestem jakimś tam gościem, który obrasta w piórka i wykorzystuje to i chodzę do góry głową tutaj u siebie w mieście i tak dalej, ale na pewno to dużo mi dało, no pozyskałem sponsorów, jest więcej ludzi mną zainteresowanych, miło to jest, że nawet babcia w wieku tam 75 lat podchodzi do mnie i chce sobie zrobić ze mną zdjęcie, opowiedz, jakby to nie zabrzmiało, postaram się cię łapać, także miłe to jest, doceniam to, ale to jeszcze nie jest jakby szczyt moich możliwości i to, co sobie zadeklarowałem w życiu, cele mam dużo, dużo wyższe i dlatego tu jestem i dlatego dążę dalej. Patryk Kinsl przychodzi z kategorii średniej. Tak się zastanawiam, że dużo jest was, dużo zawodników w kategorii półśredniej, bardzo mocna kategoria. A teraz jeszcze kolejny mocny rywal dochodzi. Ty jesteś zadowolony z takiego wyboru, chociaż no, wiemy, że ty nie odmawiasz walk, nie wybierasz sobie przeciwników. No jasne, im więcej nas, tym lepiej, tak? Fajne zestawienia, zawsze można dobrać takie zestawienie, co też dla kibiców było dobre by. No co, no... Czy będzie dobry, czy jest dobry, wiesz, no pokonał Tomka Drwala. No Tomek Drwal moim zdaniem schodzi ze sceny, wiesz, nie, oczywiście mu nie mówię, sam się wzorowałem na jego walkach i tak dalej, ale mówię, no będzie trzeba zweryfikować Patryka po mojej walce, będę mógł ci coś więcej na ten temat powiedzieć, czy jest rzeczywiście mocnym wzmocnieniem, czy nie, wiesz, ma 9 przegranych rzędu, także jest rzędu, 9 przegranych walk na swoim koncie, więc ja już mówię z rzędu, bo 9 ja wygram, więc jest do pokonania, tak, i tyle. Bardzo żałowaliśmy, że nie doszło do twojej walki z Michałem Michalskim, bo to całe środowisko MMA, powiem szczerze, jarało się taką walką, bo też jesteście jednymi z głównych pretendentów do ewentualnej walki o pas i pewnie wiele osób taką walkę z Michałem chciałoby zobaczyć. No co, no ja jestem otwarty na wszystko, tak? Wiadomo, szanuję Michała, no co, jak będzie taka możliwość, to na pewno się z nim zmierzę. I tyle, ale najpierw robota jest w sobotę do zrobienia, a później będziemy rozmawiali o Michale.
wracają kibice. Fajnie, cieszę się, bo to jest rzeczywiście fajne zestawienie. Bardzo dużo ludzi mi też pisało o tym, że fajnie by było, żebyśmy tą walkę stoczyli, aczkolwiek teraz mam Patryka, a później jak wygram w ładnym stylu z Patrykiem, to na pewno chciałbym walkę o pas. Jeżeli będzie trzeba Michała, no to wtedy jeszcze zobaczymy z Michałem. Jako taki troszkę showman, to na pewno na ciebie będzie działał na plus bardzo, że wejdą kibice. Oczywiście nie wypełnią hali, ale te 5-6 tysięcy zobaczymy na trybunach. Na pewno będzie fajne. To jeszcze mówię, na KSW nie walczyłem, aczkolwiek już walczyłem na Fight Night, gdzie naprawdę było dużo kibiców w Machaczkale w Rosji. Także ja się tym jakby fajnie to nakręca, no ale zobaczymy. Prezentacje, zawsze KSW z tego słynnego, że ma fajne prezentacje zawodników, fajne wejście i tak dalej, nagłośnienie światła, więc to jest na pewno dla mnie takim priorytetem, nie? Że zawsze po prostu dla KSW się chciałeś walczyć, bo jednak ci widzowie, ta publiczność, te wrażenia i tak dalej, więc... Twój typ na walkę Jura z Pudzian? No mówiłem przed chwilą, niech wygra lepszy. Twój typ na walkę Jura z Pudzian? Nie, no nie wiem, no wiesz, obydwóch lubię, więc nie będę tutaj mówił inaczej. Nawet nie wiem, naprawdę szczerze ci powiem, nie wiem. Nie wiem nawet, kto ma wygrać na punkty, bo tak sobie chciałem powiedzieć tutaj wcześniej w wywiadzie, że może Juras przez KO czy tam przez coś, a Pudzian na punkty, nie? Aczkolwiek Juras też przecież z Sokodżu ładnie zawalczył gdzieś tam do końca, bo miał kryzys w tej walce. Pudzian też pokazał, wiesz, fajnie się na przykład z Jay Silvą, jeżeli chodzi o charakter, bo walczył do końca w Irlandii, także no zobaczymy, no.